robię to od wielu lat, jestem zaangażowana, ale jako mama dwójki dzieci, która jest pochłonięta w życie moich dzieci. Anna i Robert Lewandowscy. Para, która nie przestaje nas zadziwiać zarówno na boisku, jak i poza nim. Anna Lewandowska jest nie tylko żoną znanego piłkarza, ale również niezależną kobietą sukcesu, która zyskała popularność dzięki swojej aktywności w internecie. Przyjrzymy się, jak zwykła dziewczyna z Polski stała się rozpoznawalną na całym świecie postacią. Ostatnio wokół nich pojawiło się naprawdę wiele kontrowersji, między innymi związanych z tym, kto tak naprawdę stoi za sukcesem Ani. Mimo tych wszystkich spekulacji, które krążą po internecie, para zachowuje się tak, jakby to wszystko przelatywało obok nich, zamiast trafiać w punkt. No i właśnie, dochodzimy do całego sensu tego odcinka. Zajmiemy się tematem, który wywołał wielkie oburzenie. Anna Lewandowska nie wytrzymała i ostro zareagowała na komentarz osoby, która w internecie oceniła jej życie zawodowe oraz podejście do dzieci i męża. Czyżbyśmy byli świadkami nowej telenoweli? Jak widać, ktoś tu w końcu nie wytrzymał? Będzie ciekawie. Czy jesteście gotowi? To zaczynamy! Anna Lewandowska to osoba, która od lat błyszczy na sportowej scenie, ale nie na boisku, a na sali treningowej i w mediach społecznościowych. Kim jest ta kobieta, która zdobyła serce jednego z najlepszych piłkarzy świata i sama stała się ikoną zdrowego stylu życia? Zaczynając od początku, Anna urodziła się w 1988 roku w Łodzi. Już jako młoda dziewczyna wykazywała zainteresowanie sportem, trenowała karate, gdzie nawet zdobyła czarny pas. Jednak jej droga do sławy zaczęła się od czegoś zupełnie innego, od bloga. Anna Lewandowska zaczęła jako blogerka, dzieląc się swoją pasją do zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Jej porady szybko zyskały popularność, a Anna stała się rozpoznawalna w świecie fitnessu. To było jak strzał w dziesiątkę. Jej profil na Instagramie eksplodował od obserwujących, a ona sama zaczęła być postrzegana jako ekspertka w dziedzinie zdrowego stylu życia. Ale to dopiero początek jej drogi. Anna poznała Roberta Lewandowskiego i, jak mówią, reszta jest historią. Ich związek szybko stał się jednym z najbardziej obserwowanych w Polsce. Ale nie myślcie, że Anna spoczęła na laurach. Dalej rozwijała swoją karierę, wydając książki kucharskie, otwierając własną linię odzieży sportowej i aplikacje do treningów. O jej sukcesie mówi się wiele. Anna Lewandowska to kobieta, która swoją drogę do sukcesu wytyczyła sama z determinacją i pasją, której pozazdrościć może nie jeden sportowiec. A jakie są jej dalsze plany? Cóż, to już materiał na kolejny odcinek. Nie wierzycie, że doszła do tego wszystkiego sama? Ostatnio postanowiła zabrać głos w tej sprawie. Czekajcie do końca, żeby zobaczyć, jak Lewa wyjaśniła hejtera. Zanim jeszcze przejdziemy do ostatniej wypowiedzi Ani, zatrzymajmy się na chwilę przy spektaklu, jaki zaprezentowali nam ostatnio państwo Lewandowscy. Mowa o szalonym tańcu. Wideo z ich energetycznego występu stało się hitem sieci. A my dziś przyjrzymy się, co tak naprawdę stoi za tym fenomenem. Zatem kto by pomyślał, że para, znana głównie z sukcesów na polu sportowym i biznesowym, okaże się również mistrzami parkietu. Filmik, który trafił do sieci, pokazuje Annę i Roberta w zupełnie nowym świetle. Jako parę, która doskonale potrafi się bawić i rozluźnić w rytm muzyki. Na nagraniu widzimy, jak Anna i Robert wykonują pełne energii i zaskakujące ruchy taneczne, a ich spontaniczność i radość z tańca zaraziła internautów. Nagranie szybko zyskało ogromną popularność, a komentarze pod filmem są różne. Są i pozytywne, ludzie zachwycają się, jak zgraną są parą i jak świetnie razem potrafią spędzać czas. Ale i z drugiej strony ludzie zastanawiają się, co Ania musi robić Robertowi, albo czym go szantażować, żeby po raz kolejny brał udział w takich, zdaniem, wielu kompromitujących filmikach. Ciekawostką jest to, że zarówno Anna, jak i Robert, mimo swojej publicznej działalności, rzadko dzielą się tak osobistymi momentami. Tym bardziej to nagranie jest wyjątkowe. Pozwala fanom zobaczyć ich w mniej oficjalnej, bardziej ludzkiej odsłonie. To pokazuje, że nawet osoby będące na światłach reflektorów potrzebują czasem chwili relaksu i dobrej zabawy. Zastanawiacie się, czy Lewandowscy planują skoczyć nas kolejnymi tanecznymi popisami. Niezależnie od tego, co robią, zawsze robią to z wielkim zaangażowaniem i pasją. A teraz przygotujcie się na najlepsze, ponieważ nawet taka osoba jak słodka Ania czasem potrafi pokazać pazur. To chciałabym tylko powiedzieć i pozdrowić panią
o tą, no tutaj, którą oznaczam, żeby nie opiniować ludzi przez pryzmat Instagrama. Instagram to nie jest całe życie. Tak, tak, tak. Chodzi o tę samą Annę, która zawsze wydaje się być oazą spokoju i równowagi. Ale jak mówi stare przysłowie, nawet cierpliwość aniołów ma swoje granice. I wygląda na to, że Anna właśnie osiągnęła swój limit. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, które wyraźnie zirytowały Annę. Nie jest tajemnicą, że internet to miejsce, gdzie plotki i spekulacje rozprzestrzeniają się szybciej niż bieg Bolta na 100 metrów. I właśnie taki plotkarski wirus dotarł do Anny, który sprawił, że jej nerwy puściły. Dokładnie, Anna Lewandowska, tańcząca i uśmiechnięta na poprzednim wideo, teraz pokazała swój mniej znany, bardziej wojowniczy charakter. Ale co takiego mogło wyprowadzić ją z równowagi? Cóż, okazuje się, że w internecie pojawiły się sugestie, które podważają jej niezależność i ciężką pracę. Niektórzy twierdzili, że jej sukcesy są jedynie efektem wsparcia sławnego męża, Roberta Lewandowskiego. Ludzie sugerują, że przez to, co pokazuje w internecie, zlewa rodzinę, a zajmuje się tylko i wyłącznie karierą. No cóż, Ania postanowiła odpowiedzieć na te zarzuty i to w sposób, który z pewnością nie zostawia miejsca na wątpliwości. W swojej odpowiedzi, która szybko stała się wiralowa, Anna stanowczo odrzuciła te oskarżenia, podkreślając swoje samodzielne osiągnięcia i niezależność. Przypomniała wszystkim, że jej kariera to wynik lat ciężkiej pracy, determinacji i pasji, a nie życia w cieniu swojego męża. Internet zareagował natychmiast. Komentarze były podzielone. Jedni podziwiali jej odwagę i determinację, inni kwestionowali prawdziwość jej słów. Lewandowska pokazała, że nie boi się stawić czoła krytyce i bronić swojego dobrego imienia. To właśnie ten rodzaj siły charakteru i niezłomności, który sprawia, że staje się ona inspiracją dla wielu kobiet i mężczyzn na całym świecie. Niezależnie od tego, co myślicie o Ani Lewandowskiej, to wygląda na to, że nie jest osobą, którą można lekceważyć.